Cześć, witajcie, tu Łukasz z kanału Biblia Kryptowalut. Słuchajcie, oglądając ten film, uchronisz się przed takim widokiem i przed takim widokiem. A zamiast tego o wiele bardziej możliwe będzie dla ciebie zobaczenie czegoś takiego. Więc jeżeli zależy ci na zarobieniu dużych pieniędzy i ograniczeniu tych głupich strat, które można naprawdę zminimalizować, jeżeli się rozsądnie podejdzie do rynku, to koniecznie ci polecam, obejrzyj ten film do końca. Ale zanim przejdziemy jeszcze do szczegółów, to chciałem tylko przypomnieć o trwającym na moim kanale konkursie na 1000 zł w dowolnej kryptowalucie, który trwa do 22 września. Szczegóły znajdziecie w linku w opisie, ten filmik jest tutaj. Ale dobra, przejdźmy już do szczegółów, bo chciałem ten film zacząć od takiej historyjki, bo pamiętam, że parę lat temu spotykałem się z taką dziewczyną i akurat poszliśmy na randkę, byliśmy gdzieś tam za miastem w takiej restauracji. Wiecie, sobie tam siedzimy wieczorem gdzieś tam przy stoliku, pijemy winko, jemy coś tam i nagle dostałem SMS-a. Otwieram komórkę, a tam patrzę, SMS z giełdy kryptowalut, że moja pozycja została zlikwidowana poprzez dźwignię. Miałem wtedy na koncie 50 parę tysięcy złotych, wszystko mi wyjadło co do zera i moja pierwsza reakcja była taka, że lekko mi zaczęła drgać powieka. Pamiętam to wtedy, że ta dziewczyna tak zaczęła się na mnie patrzeć dziwnie. Wybiegłem do łazienki, słuchajcie, zamknąłem tam się chyba na 20 minut i po prostu byłem w szoku. To był moment, co Bitcoin spadł chyba o 8 tysięcy dolarów w ciągu paru sekund dosłownie. Miałem stop lossa, jednak nic nie zareagowało, straciłem wszystko. I to był taki moment dla mnie w życiu, w którym stwierdziłem, że nigdy więcej po prostu nie zagram na dźwigni, bo jest to po prostu coś, co z głupoty potrafisz naprawdę duże pieniądze stracić i stwierdziłem po prostu koniec. I to jest właśnie pierwsza rzecz na naszej liście. Granie na dźwigni, ale nie zawsze, bo granie na dźwigni rozsądnej razy jeden, razy dwa, razy pięć nawet jest ok. Chodzi mi już o takie naprawdę duże dźwignie. Ja grałem na chyba razy 15. Nie opłaca się ten stres, według mnie naprawdę nie opłaca się. Ale jeszcze raz, co to jest dźwignia finansowa? Bo dźwignia to jest takie narzędzie, które jakby pozwala ci na uzyskanie wysokich zysków przy stosunkowo jakby niewielkim nakładzie kapitału. Jednak należy pamiętać właśnie, że wykorzystanie dźwigni wiąże się też z ryzykiem. I w przypadku jakby niepowodzenia tej twojej inwestycji możemy stracić cały depozyt, jak ja to właśnie zrobiłem na tej randce, która, jak się domyślacie, już się potem nie udała. Ale no właśnie, jeszcze w Europie mam lepiej, bo nie możemy się zadłużyć na koncie. W Ameryce jest tak, że możemy zostać jeszcze z długami, które potem będzie od nas giełda windykowała. Kolejną rzeczą, słuchajcie, jest po prostu posiadanie planu inwestycyjnego. Po prostu najzwyczajniej w świecie sporządzenie planu, podczas gdy twój umysł pracuje na trzeźwo i nie jest pod żadnym wpływem ani lęku, ani ekscytacji, jest naprawdę niezbędne, bo szczególnie to jest ważne przy tym, jak na przykład jesteś bardzo podekscytowany, bo twoja krypto rośnie mocno w górę, nie wiesz co zrobić, myślisz sobie, że a może wrzucę więcej, może jeszcze wtedy więcej. Wiecie, zawsze w takich sytuacjach człowiek jest bardzo łapczywy. I co wtedy dzieje się najczęściej? Wrzucasz więcej i coś najczęściej idzie nie tak. A jeszcze gorzej jest w ogóle, jak to się robi na dźwigni, coś idzie nie tak i zaczyna się tracić i się traci wszystko, jak ja na randce. Albo właśnie jak spadę, bo wtedy stresujesz się bezsensownie, zamiast trzymać się po prostu planu. Dlatego naprawdę takie ważne, bo głupie decyzje podejmujemy, słuchajcie, zawsze pod wpływem emocji. Najczęściej jest to albo lęk, albo ekscytacja. Także naprawdę chłodny plan, który ułożyliśmy na podstawie naszej zimnej kalkulacji, to coś, co nas przed tym uchroni. Słuchajcie, to jest naprawdę bardzo ważne i takie rady dla początkujących, nawet ja czasem się do nich nie stosuję, po prostu stwierdzam, że posiadają wszystkie rozumy, olewam jakąś z tych zasad i potem zawsze wracam z ogonem podkulonym. Także to naprawdę jest bardzo ważne. Ale dobra, idźmy dalej i powiedzmy, że stwierdziłeś, że chcesz kupić jakiś token jakiegoś projektu i naczytałeś się o tym projekcie wszystko w internecie, wiesz o nim wszystko, masz o nim świetne zdanie i z inwestycją w niego wiążesz naprawdę duży, duży zarobek. I co zrobisz? Logujesz się na giełdę, przesyłasz tam jakieś swoje środki i w momencie zauważasz, że pojawiły się jakieś dwie zielone świeczki, jest plus 5% nowe w ciągu 5 minut i myślisz sobie, że Boże, cena ciągle rośnie, a ja dopiero chcę kupić. Co mam robić? Tak się na ten projekt napaliłem i nie chcę tego przegapić. Chcę szybko w ten projekt wejść, bo jest naprawdę tak dobry. Więc co, szybko kupujesz tę kryptowalutę i w tym momencie dostałeś FOMO, bo napalając się i
z emocjami do tego podchodząc, kupując ten cały projekt, zamiast chwilę poczekać i na chłodno tą sytuację przemyśleć. I słuchajcie, ja też ten błąd popełniłem. Kiedyś rozmawiałem z kolegą, był on taki bardzo podjarany na pewien projekt. I opowiadał o nim takie niestworzone rzeczy, naprawdę. Byłem tak podjarany, jakoś przeszła z niego ta ekscytacja na mnie. Włożyłem to znowu chyba z 30 tysięcy złotych. Miało to wybić razy 10. Straciło na wartości prawie wszystko i znowu straciłem. Także ja naprawdę chyba na każdej z tych zasad, którą dzisiaj mam, mówię, jakby gorzko na nie się nauczyłem. Kolejnym podpunktem jest po prostu korzystanie z legitnej giełdy, jak BitBinance, no już nie nasz, bo już nie jest polski, Binance i tak dalej. Coraz więcej starszych osób wchodzi na rynek kryptowalut i po prostu oni tego nie ogarniają. I chciałem wam, patrzcie, pokazać, bo stworzyłem sobie kiedyś konto na takiej stronie afiliacyjnej i tutaj promowałem jakieś tam legitne stronki, ale tutaj też są właśnie takie, o, różne giełdy kryptowalut. Ja nie mówię, że akurat te są skamami, ale może też tak być. Jak to wygląda? Ktoś się loguje na takiej giełdzie, sobie robi konto i dostaje swojego, najczęściej teraz to tak działa, osobistego doradcę. Jeszcze najczęściej z ukraińskim akcentem. On mu tam mówi, nagania go, żeby wpłacił jak najwięcej hajsu, że będzie jego osobistym doradcą, że on się zna, pomnoży ci kapitał i tak dalej. I z początku faktycznie najczęściej oni ten kapitał sobie pomnażają. Aż do czasu, aż się wpłaci tyle pieniędzy na tą giełdę, aż w końcu kontakt z tym doradcą się urywa, ty nie możesz swoich pieniędzy wypłacić, bo jest to zatwierdzane manualnie przez nich i tracisz pieniądze. I ja raz sobie konto na takiej stronce założyłem z ciekawości i faktycznie jakby ci konsultanci mi spamowali mi tak, codziennie były dwa telefony, blokowałem z innych numerów, panie Łukaszu, niech pan wpłaci, panie Łukaszu, proszę wpłacić, panie Łukasz, ukraiński akcent i tak dalej, po prostu wystrzegajcie się tego, jak takie coś słyszycie od razu, blokujcie numery, naprawdę nie warto, uważajcie na siebie. Kolejną rzeczą, którą wam radzę, jest po prostu używanie 2FA, czyli po prostu podwójnej autoryzacji. Czyli ustawia się, że żeby zalogować się na swoją giełdę, musisz wpisać i hasło, i na przykład potem kod, który przyjdzie ci z SMS-a. Jest taka podstawa szybka, ale naprawdę warto według mnie to zrobić. Nie ma się po co stresować. Powinieneś to po prostu mieć. To jest, w dzisiejszych czasach to jest naprawdę obowiązek. Kolejną rzeczą jest albo to, że pomylisz adres, albo to, że masz wirusa. I słuchajcie, tak samo jak technologia, tak samo i wirusy na naszych komputerach ciągle ewoluują. I to akurat kolega mi opowiadał, i o tym też jest ten artykuł. Teraz są takie, słuchajcie, wirusy, które potrafią wykryć, kiedy jakby kopiujesz sobie adres, powiedzmy, Bitcoina i podczas wklejania go, żeby już wysłać środki, on podmienia ci twój adres, na który chcesz wysłać kryptowalutę, na ich adres. A korzystając z tego, że te adresy są takie zagmatwane, wiecie, mają jakieś losowe krzaczki, literki, cyferki, to jest duża szansa, że po prostu się nie zorientujesz. Dlatego proszę cię, sprawdzaj po dwa razy, chociaż sam początek i sam koniec adresu naprawdę oszczędzi ci to wiele stresu. I słuchajcie, takim ostatnią rzeczą, o której chciałbym wam dzisiaj powiedzieć, jest to, że cena, price, cena kryptowaluty tak naprawdę nie gra roli, tylko liczy się market cap. Jest taka mega, mega podstawa, czyli na przykład Cardano. Widzimy, że jest po 2,38, a przecież Bitcoin jest po 45 tysięcy dolarów. Teraz myślimy sobie, skoro Cardano to jest taka obiecująca kryptowaluta, skoro teraz tyle newsów się pojawiło, więc może jeżeli będzie chociaż w połowie tak dobre jak Bitcoin, powinno mieć tych dolarów, no powiedzmy z 22 tysiące, czyli powinno urosnąć jakieś 1000 razy. Czyli jeżeli załaduję się w Cardano, to będę już wtedy milionerem, miliarderem, będzie super, kupuję all in Cardano, lecimy. Słuchajcie, nie liczy się cena, liczy się market cap. Teraz aktualnie Bitcoina na rynku jest 848 miliardów dolarów. Cardano jest 75 miliardów dolarów, czyli żeby Cardano było na tym samym levelu, powiedzmy sobie, co Bitcoin, musiałoby urosnąć przynajmniej 12 razy i wtedy nie kosztowałoby 22 tysięcy dolarów, tylko tam około 25 dolarów. I słuchajcie, to są takie naprawdę mega niektóre podstawy, ale ja wiem, że o nich się zapomina, je sobie warto przypominać naprawdę, bo czasem można się po prostu
naciąć. Dajcie mi znać w komentarzach, jakie wy konkretnie błędy z tej listy popełniliście oraz czy macie z nimi jakieś ciekawe historie. Dzięki za uwagę i cześć.